Ja to tak ludziom nieraz zaczynam opowieść, że żyliśmy cicho i spokojnie. Świat o nas nie widział, nie słyszał, ale widać wolą Bożą było to, by to nasze życie proste pokazać światu. A no żyliśmy tak na swoim terenie sobie spokojnie. Wtedy to były czasy komunistyczne jeszcze i to rolnictwo jakoś tak o tam trwało. Ale no później, tak jak małżonka raz powiedziała komuś tam w wypowiedzi, że człowiek ciężko pracował, nieraz niechęcony i jak to się mówi, tyrał tego i nieraz niezadowolony i tego. Ale później widać, że to nasze życie okazało się w oczach Boga coś warte, że skoro no to opatrzność Boża sprawiła, że Ojciec Święty nas odwiedził, po prostu w tej naszej pracy ugruntował. I teraz, gdy pracujemy, już to nas nie przeraża, już się nie skarżymy, choć jest ciężko, choć jest trudno. Ale ufamy Bogu, że jednak, że jesteśmy na tym dobrym stanowisku, choć czasami się nie wiedzie, choć pogoda czasem nie dopisuje, a dzięki Bogu trzeba przyznać, że te różne kataklizmy idą, gdzieś tam uderzają w rolników, ich w obejścia, w gospodarstwa, a nasz jakoś dzięki Bogu to wszystko mija. Chyba właśnie chyba to Ojciec Święty się stawia, że to wszystko nas Bogiem mija i jakoś tak w spokoju żyjemy. A ja jeszcze tak z głębi serca odczuwam, że to wszystko zasługa Matki Bożej z naszej kapliczki. Bo przed laty, gdy budowałem tą grotę, no przed 20-kilku laty, budowałem tę grotę i przymierzałem figurkę wśród tych kamieni i tak w sercu mówiłem, Matko Boża, kto Ciebie tu zobaczy, bo będziesz chyba tylko dla nas, dla sąsiadów. Bo wtedy ten zakątek był naprawdę tu taki nieznany. Bardzo rzadko przyjechał samochód. Jak raz w roku przeszedł taki zabłąkany w Czasowie czy turysta, to już to było dużo. Także my żyliśmy w swoim obejściu. No i po tylu latach, no chyba to właśnie Matka Boża z naszej kapliczki chciała pokazać siebie w tej naszej grocie, no i oczywiście nasz ten zakątek. Bo to po ludzku nie da się inaczej to wytłumaczyć, dlaczego to nas, a dlaczego, bo przecież my z serca uważamy, przecież jest tyle rodzin, może bardziej wartych na takie wyróżnienie niż my, może tamte rodziny są bliżej Boga. Ale z drugiej strony, tak jak ubiegłego roku był ksiądz, jeden z taką też pielgrzymką, ja nawet nie zdałem sobie sprawy, a on powiedział to tak jak ten Zacheusz, że Pan Jezus, gdy szedł Zacheuszu, zejdź z drzewa, bo chcę być zatrzymać się w Twoim domu. I on właśnie tak, ten ksiądz nasunął mi porównanie, że właśnie to. To pewnie tak jak Pan Jezus wszedł do Zacheusza, ten się nie spodziewając, tak samo Ojciec Święty wstąpił do nas, niczego się nie spodziewając, niczego się nie oczekując. To są takie niezbadane wyroki boskie, to Bóg wie i wyróżnia, kiedy chce, kogo chce, nie patrzy na zasługi, ale to już jest jednak w tym coś z góry. My w ogóle jesteśmy, ja na przykład, nasza rodzina jest wychowana na kulcie do Matki Bożej, bo mój tata, on był bardzo gorącym czcicielem Matki Bożej, bo moja rodzinna parafia to jest studzieniczna i tam też jest Matka Boża. I od małych tych dziecinnych lat jestem wychowany, bo w naszym domu rodzinnym odbywały się nabożeństwa majowe, różańcowe i to tata prowadził. Tutaj rodzina małżonki też taka religijna była. I dlatego, że ja jestem wychowany na kulcie do Matki Bożej, właśnie zapragnąłem zbudować tą grotę, bo wiem, nasz tata, to były trudne czasy o prasę katolicką, ale starał się prenumerować i w jednej z gazet katolickich, już nie pamiętam dokładnie, a szła w odcinkach powieść, bo książek było trudno dostać, Pieśń o Bernadecie. Ja jako chłopak młody to czytałem i pasjonowałem się tymi objawieniami, bo to pociągało. I skoro później poznałem Bożenę, moją małżonkę, i zobaczyłem, że tutaj na ziemi jest tyle kamieni wokoło, to od razu ten pomysł, że no właśnie z tych kamieni można coś pięknego zrobić, że zbudować grotę. No i to był pomysł jeszcze w czasach naszego narzeczeństwa, ale skoro już zawarliśmy związek małżeński, no ten pomysł no trzeba było rzeczywiście realizować i to się tak tworzyło pomału.
A dla nas był takim głównym problemem wtedy to zdobycie takiej figurki Matki Bożej. Bo my jesteśmy daleko od Częstochowy, tam na pewno by szybciej się takie coś zdobyło, ale w naszym tu terenie to taką figurkę takich rozmiarów to był problem. Teraz to już nie ma problemu, ale kiedyś to był problem w czasach tych komunistycznych. I wiem, że przez przypadek byliśmy jakoś z małżonką na zakupach w Augustowie i tych sklepów takich katolickich, Veritasów, Caritasów było bardzo mało, ale był w Augustowie jeden i tam żeśmy wstąpili. I akurat ta nasza figurka stała tam, na ladzie, piękna, wyniosła. Kupiliśmy ją, już o innych zakupach nie było mowy, ale radość nas ogarniała, że mamy figurkę, Matkę Bożą mamy. I dlatego później, gdy tą figurkę przymierzałem tutaj, właśnie tak to niż w sercu mówiłem, Matko Boża, kto Ciebie tu zobaczy? Ale ważne, że będziesz dla nas. No i później, gdy już rzeczywiście Pani dała pytanie, że jak się nasze te życie duchowe zmieniło, po prostu napełniło nas radością i utwierdziło w nas w tej wierze, w tym wszystkim, że od razu taka ufność Panu Bogu, ogromna nadzieja, że nie ma co się załamywać w tej naszej pracy, nie ma co tam myśleć już tamtego, choć czasami brakuje, się nie układa, ale jednak to jest tego. Ale po wizycie Ojca Świętego, ja tu już tak czasami się zastanawiam i tu powiedziałam małżonce i dzieciom, ale to trzeba odczuć, jak to chyba błogosławieństwo Ojca Świętego, jak On czuwa nad naszą rodziną, że się nam wszystko po tej wizycie układa. Przecież mamy trudne czasy, są bezrobocie tego, a u nas nasze dzieci podrastały. Dzięki Bogu pokończyły szkołę, są zdrowi, wszyscy przystojni, już nas poprzerastali, są wyżsi. I każdy ma pracę. Może nie są takie, ta praca, że była taka, no, duże pieniądze mieli, ale normalne takie tego, no i dzięki Bogu mają tą pracę. Także u nas już oni na siebie pracują, na siebie zarabiają, mają swoje plany. Najmłodszy Damian już w tym roku zdaje maturę. No i to trzeba właśnie odczuć. No to chyba właśnie takim parasolem ochronnym nas Ojciec Święty wspomaga. Gdy już miała być ta pielgrzymka w tym 99 roku, już podczas kolędy rozmawialiśmy z księdzem proboszczem, czy nie będzie jakaś możliwość dla parafian spotkania się na Wigrach z Ojcem Świętym. No wiadomo, Ojciec Święty będzie odpoczywał na Wigrach. No i parafianom by dobrze było tu blisko sobie też z nim się spotkać, ale ksiądz proboszcz powiedział, raczej tu nie ma co się tego, to o tym myśleć, bo tu Ojciec Święty będzie tylko odpoczywał, a takie spotkanie będzie tylko w Ełku dla pielgrzymów. Że pojedziemy, to było wiadomo. No i później, gdy zbliżał się już ten termin, ten czerwiec, no, że pojedziemy, tak, to fakt, ale no teraz kto pojedzie? Każdy chciał jechać. No ale no, u nas jak w gospodarstwie, no nie można zostawić. Damianek miał 4 lata, najmłodszy, no to no, dziecko, no tam z dzieckiem. Dzisiaj wiemy, że mogliśmy wziąć, ale wtedy żeśmy rozważali, że no mały, 4-latka i problem i co on tam tego. No i babcia mówi też, jedźcie, ja zostanę w domu, dopilnuję zwierząt i Damianka. No ale babcia trochę ze zdrowiem, bo i serce było jej. Miała problemy z sercem i w ogóle zdrowotne tego, mówię. I był taki dylemat, no trochę zostawić dla babci Damianka i tu zwierzęta, gospodarstwo, to troszkę nie tak. I wtedy się zdecydowała Monika, nasza najstarsza córka. Mówi, jedź się, ja zostanę, pomogę babci i tu dopilnuję Damianka i tego wszystkiego obejścia. Byliśmy w Ełku, bardzo piękne spotkanie. I później wróciliśmy do domu, i to wieczorem. A Monika nas spotkała, że już w radiu mówił, że Ojciec Święty już jest na Wigrach, pływa statkiem. Ucieszyliśmy się bardzo, że Ojciec Święty jest tu, niedaleko nas, na naszych Wigrach. A rano, no wiadomo, trzeba iść do zwierząt. Poszedłem najpierw do krów, konia wyprowadziłem do krów, przyniosłem mleko do mamy, do domu. A małżonka mówi, weź zbudź Monikę. Ja ją budzę, ona nie chce do szkoły iść. Ja mówię, Monika, co jest? A tata, ja już stopnie mam wystawione, bo to już koniec roku się zbliżał. Pani będzie pytać innych, ja będę tylko siedzieć.
A tak pomyślałam, bo to i mama, bo tym wczorajszym dniu zmęczona i tego. A mówię, no to zostań, pomożesz mamie i tak. I ja wyszedłem z powrotem na podwórko i o tu na dołeczku pasły się nasze dwie jałówki. Przewiązałem ich tam, zaopatrzyłem i już wychodzę do drogi i to z góraczki leci, jedzie samochód. Słyszę, i tak się przytrzymałem, żeby samochód, myślałem, że to szwagier, bo czasami przyjeżdża tak rano. Ale patrzę, ksiądz proboszcz, minął mnie, ale zatrzymał, wycofał. No jakieś takie lekkie zdziwienie, niepokój w sercu. Ale on wysiada uśmiechnięty i tak zapytał, czy chcecie mieć gości? No oczywiście, no chcą odwiedzić wasz księża biskupi, jakiś kardynał z Watykanu. A dzisiaj to możemy tak już przypuszczać, jak to nas Duch Święty przygotowywał do tej wizyty. My w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale dzisiaj już tam zdajemy sprawę. 10 dni wcześniej była wizytacja biskupia u nas na Wigrach, był zakrament bierzmowania i wtedy po raz pierwszy ksiądz biskup gościł w naszym domu, bo on jechał szlakiem domów powołaniowych, bo najmłodsza córka babci i siostra małżonki jest Terezjanką w zakonie. I była nasza taka myśl, że Ojciec Święty odpoczywa na Wigrach, a księża biskupie, by mu nie przeszkadzać, pewno jadę szlakiem domów powołaniowych. Dlatego, no, że będą księża biskupi, no a że jakiś kardynał Watykanu, no to pewnie też no, z nimi i takie. I to była przecież nasza główna myśl. Przyjechali panowie po cywilu ubrani, ale w policyjnym samochodzie, no zaczęli się trochę trójinteresować. No i też dla nas też takie coś, że no później odczuliśmy, że to są ci panowie z Biura Ochrony Rządu. Ale o ile jakiś kardynał z Watykanu, to też jest osoba, którą też ochraniają. Nie tylko samą osobę Ojca Świętego, ale i no, tę świtę jego też. I później, w pewnym momencie, babcia tu rozmawiałem z tymi panami, i ci panowie odjechali, a babcia mówi, że uważajcie, bo może przyjechać ktoś ważniejszy. Czy nie czasem sam Ojciec Święty? Ja tak mówię, no babciu, no tego nigdy nie było, Ojciec Święty, no nigdy nie odwiedzał nikogo i to niemożliwe i tego. I pomimo, że iskierka w sercu zatliła, ale jednak zdrowy rozsądek, rozum tego nie przyjmował. Przecież tego nigdy nie było. Ojciec Święty nigdy nikogo nie odwiedzał. Przecież tyle było pielgrzymek, tyle podróży. No nie odwiedzał żadnej rodziny. I dlaczego akurat nas tak daleko od Wigrach, nas zwykłych, prostych, z prostych ludzi, to no niemożliwe. No i pomimo, że ta iskierka taka tam była, ale to wszystko jednak fakty się układały, że to nie będzie możliwe i tego. Ale skoro, gdy już jechała ta kolumna samochodów i zobaczyłem, że jedzie kolumna i migoczą światła, no tak pomyślałem, niemożliwe stało się możliwym, że księży biskupów by nie wieźli na świata, że jednak wiozą Ojca Świętego. No i dosłownie serce tylko zabiło z ogromnej radości i za kilka chwil kolumna samochodów wyłoniła się tu u nas za zakrętu. I wtedy kolumna samochodów tak pomaleńku nadjechała. Kilka samochodów przejechało i już później w którymś tam widać przez szybę białą postać Ojca Świętego. I ten samochód tak nadjechał pomalutku naprzeciw nas. Drzwi zostały rozsunięte i na moment wszystko zamarło. Taki moment, jak ja mówię, jakby pół zdrowaśki. Ojciec Święty, my stoimy, a Ojciec Święty naprzeciw nas modlił się na różańcu. Po chwili ruszył się ku wyjściu, zaraz księża biskupi pomogli mu wysiąść, a ja w bramce tam u tego i mówię, Ojcze Święty, jaki to dla nas ogromny zaszczyt. Zapraszamy Cię w nasze skromne progi. I każdy z nas pomalutku ukląkł, ucałował w dłoń Ojca Świętego i później dziś kardynał Dziwisz, a wtedy chyba był biskupem. Prowadzili Ojca Świętego po naszych schodkach, tak, stromy. A ja z Damiankiem na ręce zaraz za Ojcem Świętym. W środku mieszkania zostaliśmy przedstawieni Ojcu Świętemu, kto jest kim. Ja jako ojciec, gospodarz, ojciec rodziny, małżonka, mama, gospodyni, babcia, dzieci po imieniu. I Ojciec Święty usiadł przy naszym stole, my wokół niego. I pierwsze pytanie, powiedzcie mi, jak się wam tu żyje.
myśli pełna głowa, ale tak od razu, no ciężko, Ojcze Święty, nasza praca jest ciężka, bo to i w takim naszym trudnym terenie i wtedy to, a chyba rolnikom cały czas ciężko, bo to ten chleb, to musi rolnik tam w tym w pocie czoła zdobywać, tak jak od grzechu w raju, to chyba jest naznaczone to nasze życie, że jest ciężkie. Ale w pewnym momencie tak zamilknę i nic nie mówię, myślę, może małżonka coś pochwyci, powie, może babcia, ale one ze wzruszenia łezki zbierały, a księża biskupie tak trochę z boku podpowiadały, proszę mój, co siejecie, co chowacie, i mówię, że nasze życie, nasze gospodarstwo jest takie zwykłe, rodzinne. Mamy krówki, świnki, konik, kurek, wszystko. Ale wtedy mnie tak jeszcze taka myśl, no co ja będę mówił, powiem, co mnie cieszy. I mówię, że Ojcze Święty, my mieszkamy w takim pięknym zakątku, jak u Pana Boga, a tam pod lasem mamy górkę, z której widać kościół. No i ja to w ogóle się cieszę, że choć ciężko tu się pracuje, ale my mieszkamy naprawdę w pięknym zakątku. I Ojciec Święty podchwycił ten temat, żeby on zachwycał się tym też przyrodą, bo jednak tu nie tak daleko, kilometr stąd jest płynie rzeczka Kamionka. On kiedyś płynął tą rzeczką Kamionką. To on choć nie był wtedy u nas, ale niedaleko był, w tych stronach był. No i w Igry przecież no on tu bywał i znał te trochę strony. I aż w którymś miejscu któryś z księży biskupów rzucił hasło: czas kończyć wizytę, pora odjeżdżać. To w sercu zrobił się taki ogromny żal, że niechby już Ojciec Święty nie rozmawiał, ale żeby był i z nim siedzieć, no czuć jego obecność, patrzeć jego w oczy, po prostu razem z nim trwać. I także później, gdy nas zapytali reporterzy, dziennikarze, czy my czuliśmy tremę, my sami zdziwieni, bo my nie mieliśmy tremy, ale to chyba jest zasługa Ojca Świętego i jego osoby. Ten spokój jego ducha, to spojrzenie, to wszystko działało na nas, że no człowiek nie odczuwał tremy. Do Ojca Świętego modlimy się codziennie, z rana, ale myśmy modlili się już dużo wcześniej, a żeśmy zaczęli już tak codzienną modlitwę od czasu, gdy wtedy miała nastąpić ta pielgrzymka Ojca Świętego w 1999 roku. I było planowane, że ma być również w naszej diecezji w Ełku. I było już takie pierwsze plany, żeśmy się dowiadywali, że będzie odpoczywał na Wigrach, choć to były plany jeszcze nie zatwierdzone, ale coś. I właśnie wtedy to był piękny pomysł, to chyba od naszego księdza biskupa i później proboszcza, bo ksiądz proboszcz w czasie kolędy rozdawał obrazki właśnie z modlitwą o szczęśliwy przyjazd Ojca Świętego do Ojczyzny i tą pielgrzymkę. I tam była piękna modlitwa. I myśmy wtedy, od tego czasu, wtedy żeśmy zaczęli się modlić tą modlitwą o tą pielgrzymkę Ojca Świętego do kraju i tu do Ełku i na Wigry. Później, gdy Ojciec Święty już odwiedził Ełk nas, myśmy tą samą modlitwę, tylko ja troszeczkę tam przerobiłem, że dziękujemy. Już nie była prośba o szczęśliwy przyjazd, tylko już jako dziękczynienie. Później, gdy Ojciec Święty już zmarł, znów ja, że prosimy o beatyfikację. Teraz już po beatyfikacji tą samą modlitwą przemieniliśmy, że modlimy się o szybką kanonizację. A teraz będziemy się modlić, dziękujemy za kanonizację. Także ta sama modlitwa. I codziennie od wizyty Ojca Świętego, to już był małżonki pomysł, z rana odmawiamy tą modlitwę i dziesiątek różańca za Ojca Świętego. Do Ojca Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze miłosierdzia, Ty w swojej niezgłębionej mądrości dałeś światu na czas przełomu tysiąclecia najwyższego pasterza Jana Pawła II, a później powołałeś go do swego królestwa. Dziś prosimy Cię o jego szybką kanonizację, aby jego wiara i żarliwa miłość przynosiła ludowi Bożemu nadzieję, a udręczonemu światu upragniony pokój. Spraw, Panie, aby nadal na swą łagodę swego tronu pogłębiając w naszych sercach wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy Cię oto przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chyba to był ten pierwszy moment szczególny, gdy drzwi zostały rozsunięte.
I Ojciec Święty siedział, kończył pewną swoją modlitwę, a my stoimy naprzeciw nas. I wtedy myśmy to tak wszyscy skupieni. I z samochodów nikt nie wysiadał. I to wszyscy, no taki moment szczególny, że na tym, co się ma stać, że no, Ojciec Święty wejdzie do naszego starego domu. To był chyba taki moment. Bo ja później miałem takie jeszcze drugie spotkanie, mieliśmy z Ojcem Świętym, ale to już było za rok na Watykanie. To było też dzięki ludziom nasz wyjazd i to było trzecie światowe spotkanie rodzin z Ojcem Świętym roku 2000. Oj, to długo by też opowiadać, bo to była piękna pielgrzymka po ziemi włoskiej, ale później, gdy na tym spotkaniu i jakoś też tak Duch Święty prowadził, że weszliśmy w poczet delegacji podchodzących do Ojca Świętego. Ja tylko powiem ten moment, bo nam Ojciec Hejmo mówił tak wcześniej, żeby Ojcu Świętemu nic nie wręczać, żadnych prezentów, żadnych przemówień, no, no nie można, to nie można. Ale gdy nadszedł nasz moment, bo to byłem i ja, małżonka i córka Agnieszka, nas tylko w trójkę, to też taki błysk myśli, no jak tak podejść, uklęknąć u całości dłoni Ojca Świętego i nic nie mówić. I ja mówię, Ojcze Święty, ziemia wigierska pozdrawia Cię. A on biedny siedział już taki wymęczony, ale w fotelu, a my byliśmy już pod koniec tych delegacji, ale w fotelu uniósł się i takim silnym głosem powiedział, pływałem, Was odwiedziłem, a to Wasza córka. Położył mi dłoń na lewym ramieniu i czuję ten ciężar i będę chyba do końca życia pamiętał i czuł. A fotograf Arturo Mari akurat odchwycił ten moment, jak Ojciec Święty trzyma mi swoją dłoń na moim ramieniu i mamy to zdjęcie. To był właśnie mój też ten taki szczególny moment przeżycia, że to był dotyk świętego. Dzisiaj wiemy, że świętego, ale myśmy odczuwali już świętość Ojca Świętego już. Można było zauważyć. Każdy obserwator, kto tak Ojca Świętego śledził, poczynania i jego tę modlitwę, to już można było odczuć już oznaki świętości. Nasza wiara, jesteśmy w tej naszej wierze i no mówię, że wszyscy, Pan Jezus mówił, bądźcie wszyscy święci i powinniśmy wszyscy dążyć do świętości. I człowiek, jak przedtem, no tam pracował, a o świętości nie myślał. Pracował, bo pracował. Takie życie, trzeba pracować, trzeba się modlić, trzeba żyć. I ta wiara była taka, no jaka była. Jeden ma gorącą wiarę, drugi słabszą i letnią. I ja tak bardziej się obawiam, że my chyba wszyscy jesteśmy letni, bo jak Pan Jezus powiedział, bądźcie zimni albo gorący, a chyba najbardziej, że my, ja tak się boję, że my jesteśmy letni, bo no jak te nasze wiary ożywić tego, żeby, bo Pan Jezus powiedział, że letniego to wypluje, złego to swoim miłosierdziem przygarnie, gorącego to będzie, a wiara gorąca to czyli człowiek święty. No i po wizycie Ojca Świętego rzeczywiście, no trzeba tę naszą wiarę pobudzać, to żeby była gorąca z serca. No i zaczął człowiek walczyć o te, starać się o tę swoją wewnętrzną świętość.